No widzisz? Od razu lepiej. Jeszcze kilka piosenek i silnik będzie działał jak z nut. Loki, wróciłam. Jej? O-o, pani Ewa. A, myszki, kiszki, mam tego dość. A czego masz dość, Budziu? Wigilijny program kociej telewizji, a ja znowu mam tylko miauczeć? Ale to normalne, że koty miauczą. Ale ja mam tyle do powiedzenia. Ach, dzisiaj przyznam się pani Ewie, że umiem mówić. Coś ty? Przyznasz się? Tak jest! Niech się dzieje, co chce! Ja nie wiem, Budzik, czy ty dobrze robisz. Pani Ewa jest taka wrażliwa. Pobiegłam po ostatnie zakupy. Ojej! A co to? A to ja. Dzień dobry. Pani Ewo, dużo radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności życzy święty Mikołaj. Dziękuję, ale Mikołaj tak wcześnie... Za niespodzianka! O, no tak! Sanie się zepsuły, więc musiałem awaryjnie lądować. Wydaje mi się, pani Ewo, że będzie pani miała dzisiaj dużo więcej niespodzianek. Naprawdę? Pani Ewo, postawmy sprawę jasno. Dobrze, postawmy, ale kto to powiedział? A nie ja. Widzi pani, pani Ewo, dzisiaj jest Wigilia i to jest taki uroczysty dzień, w którym zwierzęta mówią ludzkim głosem. Tak, tak, ja wiem, to jest takie powiedzenie. No nie. Okazuje się, że mówią naprawdę. Mam nadzieję, że za bardzo to pani nie zdziwi. Budzik, ty mówisz? No mówię, tylko po polsku. Jestem ubogim kotem z dachu i nie miałem okazji nauczyć się innych języków. Po angielsku umiem tylko mouse. To znaczy mysz. Myszka. Budzik mówi? Mówi Budzik. Nie da się dłużej ukryć. To niesamowite. Kot mówi. Oj, Budzik, widzisz, co ty narobiłeś? Biedna pani Ewa zemdlała. Pani Ewo, a kuku? Budzik, przestań kukać. To może pani Ewie jeszcze bardziej zaszkodzi. Co mam szczekać? Ojej. Pani Ewo, już dobrze. Przecież nic się nie stało. Tak, oczywiście. Nic się nie stało. Tylko do mojego domu przyjechał święty Mikołaj. A za pozwoleniem przyleciałem. To są latające sanie. Przyleciał. Jak jakiś grubelek. Grubelek, reniferek. A mój kotu mi mówi. Się pani cieszyć. Nie każdy może sobie pogadać z kotem. No tak. Ruta, a ty też umiesz mówić? Miau. Pani Ewo, tylko proszę się nie denerwować, dobrze? Ojej, no znowu zemdlała. Zrobiła bęce. Rzeczywiście, to jest bardzo wrażliwa osoba. Panie Ewo, już dobrze. Dzisiaj jest Wigilia. Tak, taki miły dzień. Już jest dobrze, panie Ewo. Już oczywiście, jest dobrze. Że miły. A czy mogę się dzisiaj spodziewać jakichś innych niespodzianek? Nie. A co by pani powiedziała, gdyby tak dla uspokojenia zaśpiewały dla pani fasolki? Ojej, no. Ja kupiłam fasol, ale czy chce pan powiedzieć, że w Wigilię warzywa i owoce też mówią ludzkim głosem? Nie. Fasolki, czyli nasze sąsiadki, dzieci z zespołu fasolki. Fasolki, śpiewajcie! No. Gadający kot! Nie, panie Ewo, tylko proszę już nie mdleć. Dobrze, postaram się. Dziękuję, to była bardzo piękna piosenka. Od razu jakoś tak lepiej się poczułam. Pani Ewo, Wigilia to jest bajkowy dzień. Inny od wszystkich. Odwiedził panią święty Mikołaj, dzieci z zespołu fasolki. Moje koty potrafią mówić. Właśnie, cieszy się pani?
Ja? Chyba będę musiała się do tego jakoś tak powoli przyzwyczaić. Może ja pójdę zrobić uszka. Przecież pani ma uszka. Oba. Chce pani mieć więcej. Nie, budzik, uszka do barszczyku. To proszę zrobić więcej. Ja też spróbuję. Dobrze, zrobię specjalnie dla ciebie dodatkowe uszka. Pani Ewo, może niech pani jeszcze chwilę z nami zostanie? Ach, jakie miłe z was kociaki. To niech pani zostanie, bo chcę opowiedzieć o naszej ubiegłorocznej wigilii i przygodzie z karpiem. Z naszym karpiem? Mhm. No właśnie, a co się z nim stało? Ładne kwiatki. A więc tak sprawy wyglądają. Pani Ewo, sama pani widzi, że dla karpia jeziorko jest znacznie lepszym miejscem niż wanna. No, w tym roku już karpia nie kupiłam. Bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale co z moimi saniami? No, przydałoby się jeszcze kilka nutek. Kilka nutek? Bo sanie Mikołaja działają na energię muzyczną. Tak, tak. Musimy śpiewać, żeby Mikołaj mógł dolecieć z prezentami do dzieci. To wy też śpiewacie? Oczywiście. La 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 la. Budzik, dzisiaj niech już lepiej śpiewają fasolki, co? Dobrze. Fasolki! To była bardzo piękna piosenka. Brawo, brawo. Dziękuję wam, dzieciaki, dziękuję. O, Piksel. Sprawdzę, czy teraz silnik będzie działał. Jasne. Udało się! Teraz już mogę zacząć roznosić prezenty. Jeszcze raz wam dziękuję. Mikołaju, niech Mikołaj o nas nie zapomni. Ale nie zapomnę. Zajrzyjcie pod drzewko. Jejku! Kochani, prezenty! My też się musimy już z wami żegnać. Wszystkim, małym i dużym, życzymy wiele radości i miłości. Cześć czołem, święta za stołem. A ja wam życzę fajnych prezentów i super smakołyków. Papa, kochani, zdrowia i szczęścia, nie tylko podczas świąt. Ja też życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Ale do kogo my to właściwie mówimy? O, myszki, kiszki, znowu się zacznie. Piksel, podstaw pani fotel. Budzik, jaki fotel? Fotel, gdyby chciała zemdleć, kiedy dowie się tego, czego zaraz się dowie. Ojej. A czego zaraz się dowiem? Pani Ewo, bo widzi pani, ja tutaj zamontowałem kamery. O, tu. O, proszę spojrzeć. Tu. O, tu. Tu? Tak. Razem z kotami prowadzimy kocią telewizję. Telewizję? Aha. Jaką telewizję? Kocią telewizję Budzik. To znaczy, że teraz oglądają nas dzieci? Dzieci i sporo dorosłych też. Telewizja? A ja taka nieuczesana. Nic straconego. Może się pani uczesać w Sylwestra i w Nowy Rok, bo wtedy też spotkamy się z naszymi ukochanymi widzami. Oj, tak. Sylwestra i w Nowy Rok też? Tak, też. Do zobaczenia w Sylwestra. Niech żyją święta. Ale jak to tak telewizja? Normalnie będzie pani sławna.